Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wiecie, co poza ogromnymi sukcesami wojskowymi i szacunkiem w całej Europie miał Jan III Sobieski? Syfilis i upierdliwą żonę, a poza tym musiał się użerać z bandą idiotów na sejmach, a mimo to przeszedł do historii i dla wielu stał się wzorem, wręcz legendą. Czas na kolejny odcinek, co nam odcinek? Sezon Historii bez cenzury. Żył w jednym z najcięższych dla Polski okresów. Już jego narodziny były dość dramatyczne, bo urodził się w trakcie ataku Tatarów na zamek w Olecku 17 sierpnia 1629 roku. Jego rodzina brała udział chyba we wszystkich możliwych wojnach Rzeczypospolitej w tym okresie. Zresztą Jan bardzo lubił chwalić się przeszłością swojej rodziny. Nie ma mu się co dziwić, bo jego pradziadek Stanisław Żółkiewski bardzo przysłużył się ojczyźnie. Sobieski jedną z komnat swojego pałacu przeznaczył na Izbę Pamięci, gdzie trzymał na przykład zakrwawione szaty, w których zginął jego pradziadek. Co więcej, podobno jednym z pierwszych zdań, które nauczył się czytać po łacinie, było: jak słodko jest umierać za ojczyznę. To było wyryte na nagrobku Żółkiewskiego. Poza dumą z przodków wyniósł z domu również nienawiść do Turków, ale umówmy się, to była nienawiść honorowa, można powiedzieć wojskowa, bo nie był ogarnięty ślepą żądzą zabijania, zawsze szanował swoich przeciwników i nigdy nie mścił się na jeńcach. Matki nie darzył zbyt mocnym uczuciem, za to bardzo bliski był mu jego brat, z którym wyjechał na studia. Przed tym wyjazdem ich ojciec, który był bardzo wykształconym człowiekiem, udzielił im specjalnej instrukcji, według której mieli się myć co najmniej 2 razy w miesiącu. Jak na tamten okres to dość często. Poza tym mieli grać w piłkę, ale głównie uczyć się języków obcych, zwłaszcza tureckiego, bo tutaj, cytat, miał im się przydać przy kłótniach i wojnach. Po studiach dwóch bogatych braci przez 2 lata jeździło po Europie. Zwiedzali i niczym się nie przejmowali, ale od ojca i przed tym wyjazdem otrzymali kilka wskazówek, a najciekawsza z nich opowiada o tym, jaki Polacy mieli już wtedy stosunek do rodaków za granicą. Miłością moją ojcowską proszę was, rozkazuję i zaklinam was pod moim ojcowskim błogosławieństwem, abyście jak najostrożniej postępowali. I Pana Boga o to proszę. I prosić będę, aby jak najmniej Polaków było, gdzie wy będziecie stać. Czyżby powiedzenie o Polakach za granicą, że Polak Polakowi Polakiem powstało już wtedy? Rodacy! Wycieczka po Europie potwierdziła natomiast przysłowie, że podróże kształcą. Jan mógł obejrzeć najlepsze wówczas niderlandzkie fortyfikacje, mógł też zobaczyć, jak funkcjonują oddziały najlepszych XVII-wiecznych armii i przy okazji podszkolił trochę języków obcych. Do kraju ściągnęła ich śmierć ojca i powstanie Chmielnickiego. Przed wyjściem na wojnę obiecali matce, że nigdy nie uciekną z pola walki i nie poddadzą się. To bardzo ważne, bo Sobieski tej obietnicy nie dotrzymał. Rok po Beresteczku, w bitwie pod Batochem, do niewoli trafił ukochany brat Jana, Marek. Niestety nie poległ jak żołnierz w trakcie bitwy, tylko został brutalnie zakatowany przez Tatarów w obozie. Po tym wszystkim Jan znienawidził muzułmanów jeszcze bardziej i nikogo nie pytając o zdanie, postanowił zorganizować zasadzkę na jednego z tatarskich posłów. Na szczęście Stefan Czarniecki w ostatniej chwili go powstrzymał i dzięki temu uniknięto ogromnego dyplomatycznego skandalu. W trakcie kampanii żywanieckiej Jana Kazimierza Sobieski był zakładnikiem na czas rokowań z Hanem. Wtedy mógł przypatrzeć się, jak wygląda obóz i podszkolić język wroga. Sobieski przez kawał czasu wcale nie interesował się polityką. Dopiero w 1654 roku ruszył z polskim poselstwem do Turcji i według legendy Turcy wtedy zobaczyli w nim przyszłego króla i władcę, który powstrzyma Imperium Osmańskie. Na pewno wtedy Sobieski miał mnóstwo czasu, żeby przyjrzeć się organizacji tego państwa. Baraninka po prawej, a kurczaczek po lewo. Rok później, na początku potopu, Sobieski złożył przysięgę na wierność królowi Szwecji, czym oczywiście olał kompletnie przysięgę złożoną matce, zdradził króla, ojczyznę, ale król wcale się na niego nie gniewał. Jan Kazimierz awansował go, kiedy Sobieski wrócił na polską stronę, bo po prostu wiedział, że jest fantastycznym dowódcą. Co więcej, zdrajców było tak wielu, że musiałby zrezygnować z naprawdę ogromu wojskowych. Poza tym Sobieski i w czasie potopu, i kolejnych wojen w 100% się zrehabilitował. W międzyczasie działa się równie legendarna rzecz. Poznał francuską dwórkę, Marię Kazimierę. Zakochali się w sobie, ale niestety królowa Francji nakazała jej małżeństwo z Janem Zamońskim. Po pierwsze dlatego, że był bogatszy od Sobieskiego, a po drugie nie zdradził swojej ojczyzny w trakcie potopu.
Uczucie zakochanych kwitło mimo ślubu z Zamońskim. Nie wiadomo, czy doszło do jakichś kwestii łóżkowych, ale para na pewno romansowała w korespondencji, która się zachowała. No i spotykali się potajemnie, na przykład w 1661 roku w kościele Karmelitów w Warszawie. Podobno wymienili się wtedy pierścieniami i przysięgli sobie dozgonną miłość. Chociaż niewykluczone, że to tylko Sobieski przysięgał miłość i obiecywał, że nie poślubi nigdy żadnej innej kobiety. Swoją drogą, w tej korespondencji, o której mówiłem, padają różne dziwne kryptonimy. Na przykład Zamońskiego określa się jako La Flute, czyli po polsku fujara. I być może Marysienka nie była jakoś zakochana w Sobieskim, ale ten związek na pewno pasował jej bardziej niż ten z rozpitym i wulgarnym Zamońskim. Zamoyski nie był jeszcze pochowany, kiedy Sobieski i Marysieńka wzięli tajny ślub. Widocznie nie mogli się doczekać oficjalnej imprezy 2 miesiące później. Drugiego ślubu miał im udzielić sam przyszły papież, a impreza była organizowana z taką pompą, że pisali o niej nawet w największej ówczesnej gazecie. A wtedy do gazet było dużo trudniej się dostać niż dzisiaj. Do historii przeszły już legendarne listy Sobieskiego do Marysieńki, o których mówili wam w szkole, że to takie wzory miłosnych wyznań, coś, co każda kobieta chciałaby usłyszeć. Tymczasem z Sobieskiego potrafił być całkiem niezły świntuch. Przykłady? Proszę bardzo. Pierwszy z nich? Ja i z tą jedną cały rok już nie mieszkam, co nie tylko się przyrodzeniu przykrzy, ale i zdrowiu szkodzi. Drugi. Myśląc o tobie, zdarza się często, że szylwacht, czyli po prostu... czyni tę rzecz, która nie jest dobra dla jego zdrowia, a co gorsze, grzeszna. No i wreszcie trzeci, tu już chyba nie ma wątpliwości. Cyceczki i brzuszek jak się mają? Oznajmij mi, moja panno. Marysieńka natomiast wcale taka rozkochana nie była. Jej odpowiedzi na listy były chłodne, bez polotu, wręcz z pretensjami. Szczególnie mocno musiał Sobieskiego zaboleć jeden z listów, w którym żona zarzucała mu zarażenie jej syfilisem. Dziś wiemy, że był jej bezgranicznie wierny, a to ona zaraziła go chorobą, którą prawdopodobnie przekazał jej Zamoński. Więc ujmijmy to prosto. Sobieski był zakochany, a Marysieńka po prostu czerpała z tego korzyści. Ale ustalmy, nie był pantoflarzem, potrafił postawić na swoim, na przykład kiedy pod koniec jego życia Marysieńka zaproponowała, że może ulokują wszystkie ich oszczędności we Francji, to absolutnie się na to nie zgodził. Inne zdanie mieli też czasami w kwestii wychowywania dzieci. Na przykład kiedy urodził się ich pierwszy syn, to Sobieski zaproponował, żeby dać mu do picia kilka kropel wina, bo na pewno wtedy będzie bardziej męski, ale tu Marysieńka zdecydowanie nie wyraziła zgody. Dla tatusia i dla tatusia. Sobieski był też mecenasem kultury i sztuki. Pomógł na przykład gdańskiemu astronomowi Heweliuszowi. Zwolnił jego browar z podatków i zapewnił mu stałą pensję. A ten, kiedy odkrył nowy gwiazdozbiór, to w podzięce nazwał go tarczą Sobieskiego. Droga Sobieskiego do korony była wyboista. W 1668 roku został hetmanem wielkim koronnym, a w połączeniu z jego poprzednią funkcją, marszałka wielkiego koronnego, a tu już wachlarz perspektyw się trochę rozwijał. Stawał się jedną z najważniejszych osób w państwie, bo miał wpływ nie tylko na wojsko, ale też na znaczną część dyplomacji. W 1668 roku abdykował Jan Kazimierz i na jego miejsce postanowiono tym razem wybrać króla, jak to nazywano, Piasta, czyli po prostu stąd, z Polski. I wybrano Michała Korybuta Wiśniewieckiego. O nim mówiono żartobliwie, że znał 8 języków, ale nie miał w żadnym nic ciekawego do powiedzenia. Na szczęście rządził tylko 4 lata i w tym okresie miał wybitnego dowódcę. Oczywiście Jana Sobieskiego, który sprał Turków pod Chocimiem tak legendarnie, że zyskał jeszcze większą sławę i na pewno pomogło mu to wygrać kolejną elekcję po śmierci Wiśniewieckiego. Elekcja Jana III Sobieskiego miała miejsce w 1674 roku, a koronacja 2 lata później. Wszyscy cieszyli się z wyboru, nawet w krajach ościennych, a Sobieski od razu wziął się do roboty. Zaczął modernizować armię i postawił na husarię, o której doskonale wiecie ze szkoły. Nie ma się co dziwić, że bała się nas cała Europa. Husarz to nie był jakiś anemik na naszej szkapie, tylko bardziej pudzian na słoniu. Co więcej, zaciężne armie w całej Europie mogły się powołać na klauzulę sumienia i powiedzieć, że nie zawalczą z naszymi husarzami. To właśnie z tej formacji Sobieski zrobił pożytek w swojej najważniejszej bitwie. Sobieski jeszcze kilkakrotnie odpierał tureckie ataki, blokując im dalszą drogę do Europy, ale ci tak potwornie się dozbroili w trakcie pokoju, że w 1683 roku postanowili pomścić zniewagę 100-tysięczną armią. Ruchem tej niecodziennie dużej formacji zaniepokoili się Austriacy i cesarz Leopold I postanowił skontaktować się z Sobieskim. Leopold? Czego on tam chce? Pierdolany!
Wacha Sobieski. Wiwat król! Wiwat! Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.